3, 2, 1. I lecimy z następnym vlogiem. O, wczorajszy wjechał dzisiaj rano na kanał. 9, teraz 10 nagrywam. Trochę było siedzenia nad tym, żeby to wszystko posklejać, powycinać tam chwilę ciszy, gdzie albo coś robiłem, albo po prostu. Tak, Oli. No tak. No, bo ja tu mam asystentkę dzisiaj. No i porządku, wciąg dalszy. A tam z dyskami twardymi. Tak. Tak, i ty też mi pomagałaś. Zakończony temat. W wielu innych miejscach też. Dzisiaj na piłce. Tak, żeby było elastycznie. No, tak jak mówiłem, zrobiłem porządek w kontaktach. Nie wiem, ile ich zostało, ale 620 z tego, co podliczyłem, wyleciało. Tak na pierwszy rzut, bo pewnie jeszcze przeglądnę te, co mam wątpliwości. Także no, uzbierało się tego przez lata. Też z telefonu na telefon, z telefonu na telefon. Pewnie w SMS-ach też zrobię porządek w tych najstarszych. Gdyby były potrzebne, to już by się to okazało, że są potrzebne. Więc też odciążę pamięć telefonu. No, a dzisiaj się też chcę poruszyć właśnie temat życia jak w filmie. Zauważyłem coś takiego, to i u siebie, i jeszcze u paru osób, z którymi rozmawiałem, że na przykład chcąc poznać siebie, warto wrócić do tego, co się oglądało za dzieciaka. Czy to, co się lubiło, czy to, czego się bało. Ja pamiętam, że właśnie też niedawno właśnie tak sobie zacząłem robić takie retroseanse. Na pewno jednym z nich był film Bliskie spotkania trzeciego stopnia, gdzie ja tylko widziałem fragmenty, bo pamiętam, że się bałem za dzieciaka, że zostanę porwany przez kosmitów i nie wiem, czy to też nie... Chyba ten film plus Archiwum Mix jakoś to później jeszcze nakręciło. Też pamiętam, że chyba jak 8 czy 9 lat jakąś książkę Ericha von Denikena też czytałem. Akurat on w trochę innym kontekście pisał o kosmitach. No ale na przykład właśnie sobie przypomniałem ten film w całości, na spokojnie, po dorosłemu. To też trochę tak jak podczas sesji wracanie do różnych doświadczeń. Wracanie do różnych doświadczeń z punktu widzenia osoby o ileś lat starszej, patrzącej przez pryzmat doświadczenia życiowego. Więc tak samo można na filmy zobaczyć i sobie na przykład zobaczyć, skąd się człowiek wywodzi. U mnie na przykład to były seriale. Ja dużo czasu spędziłem przed telewizorem właśnie oglądając różne seriale, programy telewizyjne. Niewiele czasu spędzałem na zewnątrz, bawiąc się z rówieśnikami. No przeważnie albo tak się wczuwałem w zabawę, że ktoś płakał. To już chyba nawet o tym może i wspominałem, tak mi się coś wydaje. Albo ja płakałem, albo w ogóle mi było przykro, że inni mają lepsze zabawki, a ja prawie w ogóle żadnych nie miałem i musiałem się prosić, żeby mi ktoś pożyczył. Więc stworzyło się takie przekonanie, może już wtedy się wzmocniło, że jestem gorszy, a jakoś to się tak właśnie lepiło, jak puzzle ze sobą. I się po prostu przez lata nakręcało w różnych, przeróżnych sytuacjach. No, z takich rzeczy właśnie na przykład właśnie teraz jestem na etapie powrotu do... Znaczy tak, z jednej strony te seriale jakoś kształtowały, ale z racji tego, że wtedy nie było
wideo na żądanie, nie było internetu i tak dalej, to trzeba było żyć według programu telewizyjnego i też był taki czas, kiedy po prostu siedziałem i tylko wyszukiwałem w programie telewizyjnym na następny tydzień wszystkich seriali, czy programów, czy filmów, które chciałem oglądnąć. I pod program telewizyjny się życie dostosowywało, żeby oglądać to, co się chce. Teraz czasy się niesamowicie zmieniły, gdzie jest niesamowita wygoda. Większość rzeczy jest tak dostępna, ewentualnie trzeba czasem parę godzin poczekać. Ale jak są usługi streamingowe, to kwestia tylko wyszukać, włączyć i oglądać. Na przykład z takich seriali to na pewno był Airwolf, gdzie strasznie mnie wkręcił ten serial dawno, dawno temu. Nawet miałem takie ciśnienie, żeby to oglądać, że nawet nie znając języka obcego w kablówce leciał głównie na niemieckich kanałach. Czy się oglądał Drużynę A, czy Nieustraszonego, czy Airwolfa, czy na przykład jak na Voxie były takie wieczorne seanse anime. Jak już byłem starszy, to bariera językowa nie miała znaczenia. Ostatnio tak doszedłem, w sumie to trochę podobna historia w pewien sposób do Alejandro Angulo z programu tanecznofitnessowego Salsation, ponieważ on z kolei, jego historia polegała na tym, że jego akurat hasło przewodnie programu Salsation to było Let the dancing do the talking, czyli niech taniec stanie się mową. On został wysłany na studia do Chin. Był latynosem, nie znał chińskiego i strasznie chciał prowadzić zajęcia, tańczyć. Powiem tak mu, po prostu mnie to mama tak strasznie uważała, że nic z tańca nie będzie, więc on miał straszną miłość do tańca i strasznie chciał prowadzić zajęcia. No to uczył się, jak przekazywać, jak pokazywać kroki bez użycia werbalnie słów, tylko mową ciała. W sumie też, jak ja się zająłem zumbą, no to też było podobnie. Ale na przykład ostatnio doszedłem do tego, że właśnie oglądanie filmów, seriali w obcych językach dla mnie stało się właśnie taką szkołą odczytywania, o co chodzi. Ponieważ nie znając języka, niekoniecznie rozumiejąc dialogi, ja te filmy oglądałem rozumiejąc mowę ciała, mimikę, ton głosu, tembr głosu, jakby w oderwaniu od treści. Moją treścią właśnie była mowa ciała, była tonacja głosu, był kontekst cały i w ten sposób właśnie doszedłem do tego, że łatwo mi jest na przykład pracować z ludźmi, pomagać ludziom, dochodzić do pewnych rzeczy, ponieważ grzmi burza, a jednak doszła. No, więc czasami na przykład pracując z drugą osobą, dochodząc do pewnych rzeczy, ważniejsze jest to, co mówi jej ciało, niż to, co mówią słowa. No i dla u mnie na przykład właśnie on skupił się na tym, żeby pokazywać, przekazywać. Mówił Alejandro, przekazywać, rozmawiać przy pomocy ciała, tak jak się prowadzi na przykład w tańcu, to właśnie, żeby ciało, ruchy ciała przekazywały to, co się zanosi, żeby bez werbalnych zapowiedzi pokazywać, a ja z kolei w drugą stronę, bez werbalnej treści odczytywać, o co chodzi. No. Na przykład spotkałem się z taką sytuacją, gdzie dziewczyna w wieku nastoletnim, właśnie tutaj są te kwestie, właśnie ten wiek taki 4, 5, 6 lat, w którym się człowiek formuje i później w wieku nastoletnim. Kacperku? No, gdzie ty tam wchodzisz? Kiedy buzują hormony, to są dwa takie okresy, gdzie najsilniej na przykład trauma wchodzi. Okres dziecięcy i okres nastoletni, kiedy się zaczyna okres dojrzewania, burza hormonów. Wtedy człowiek jest niesamowicie silnie formowany.
I na przykład to, co się przeżywa w wieku nastoletnim razem z bohaterami filmów. Tu właśnie spotkałem dziewczynę, której ulubionym filmem był Titanic. I tam na przykład kłopotem były związki. I tak ciężko było dojść do tego, skąd to się bierze, że ile razy on powie, że ją kocha, to się wszystko od tego momentu zaczyna chrzanić. I się pojawiło pytanie, a jaki film oglądałeś w wieku nastoletnim, który ci najbardziej kojarzy z romantyczną miłością? Titanic. Więc on mówi, że ją kocha. I pojawia się góra lodowa i statek zwany życiem tonie. Czy statek zwany związek, uczucie. Wszystko tonie, rozbija się o górę lodową. I on tonie. W cudzysłowie odchodzi gdzieś w niebyt, w głębinę rzeczywistości, a ona zostaje sama ze wspomnieniami. Na przykład. Więc chcąc na przykład dojść do pewnych rzeczy, dlaczego pewne rzeczy się powtarzają, jak scenariusz filmowy i w kółko, i w kółko, i w kółko się sytuacje powtarzają, warto dojść do tego. Przypomnieć sobie, jakie filmy się przeżywało razem z bohaterami. Jakie seriale, jakie filmy, jakie książki, bo to jest to samo. Tutaj tak jest w filmie CK Dezerterzy właśnie taka scena, właśnie jak tam von Nogaja badają lekarze i po tym jak go wyjęli z tego szamba, z tego toalety. No i że uważając, że on to zmyśla, to czy on przypadkiem nie czytał książek awanturniczych w młodości? Przygodowych książek awanturniczych. Bo to mogło wpłynąć na jego zachowanie i to mi od razu kliknęło, że fakt tak jest. To jest z jednej strony żart, ale z drugiej strony faktycznie jest coś takiego. Koteły zwiedzają. No dobra, niech zwiedzają. Ja na przykład właśnie oglądając Airwolfa, po pierwsze właśnie sobie tak zrobiłem taki trochę profil psychologiczny, taki powiedzmy jakby schemat głównego bohatera i faktycznie po części się z nim zidentyfikowałem i później to się działo w moim życiu. Później to już na dobrą sprawę to też oglądałem na zasadzie takiej, jak już sobie ten temat przepracowałem chyba przez pierwsze półtorej sezonu z czterech. Są trzy główne plus jeden taki dokręcony na siłę. Ten dokręcony na siłę też trochę na siłę oglądałem, ale z racji tego, że wiedziałem, że w mojej głowie cały czas będzie się działo, kurde. Zawsze marzyłem, żeby oglądać wszystkie odcinki, mieć ten temat zamknięty. Jakbym to odpuścił, to on by wrócił za jakiś czas, a w tej chwili zamknęło się to w umyśle i już nie chcę wracać. I na przykład właśnie też są różne inne seriale, gdzie musiałem oglądać wyrywkowo i gdzieś jest poczucie, że czegoś jeszcze nie oglądnąłem, więc jest cała lista i staram się stopniowo, stopniowo, stopniowo nadrabiać. Na przykład takim serialem teraz jest Co Lolo? Takim serialem teraz jest z Archiwum X. Gdzieś tam właśnie jest jeszcze drużyna A, już też zacząłem Nieustraszonego, Knight Ridera. Quantum Leap, nie wiem jak to było tłumaczone na polski. MacGyver, o. Przeróżne rzeczy. Kwestia właśnie jakoś tak to ułożyć, no Dragon Ball, chcę wszystkie oglądać jeszcze z anime, bo pamiętam, że swego czasu to też mnie ukształtowało. Przeżywałem to, co leciało tam na chyba TVN7 wtedy. Później RTL7. I pamiętam, jaki to był ból, jakaś taka przykrość, gdy nie udało się wrócić na czas do domu, żeby oglądać jakiś odcinek, a nie było opcji na powtórkę.
Więc chyba te wszystkie sytuacje gdzieś tam siedzą i... Skoro nie udaje mi się w inny sposób zamknąć, to zamykam w sposób po prostu oglądając, nadrabiając te zaległości. Każdy sobie może zadać pytanie do lustra. A do jakiego serialu, do jakiego filmu chętnie byś wrócił, wróciła? Co cię ukształtowało? I zobaczyć, oglądnąć to jeszcze raz, może drugi, trzeci, czwarty i poznać siebie, a przynajmniej to, jak intencja idzie gdzieś tam z podświadomości, że się te scenariusze dzieją tak jak w filmach. Tak z ciekawostek to właśnie też mi wczoraj w ogóle w naszym vlogu 9, jak powiedziałem, że moja dentystka to może potwierdzić słowo dentystka, nie wiem, jak ja by powiedziałem, że wyszedł z tego taki dziwny bełkot i trzeba było napisami nadganiać. Też jak tak przesłuchiwałem, to jeszcze takie może małe sprostowanie, bo powiedziałem, że jak się pojawią pieniądze, to się bloga z powrotem założy, a w głowie chodziło mi o to, że kiedy przyjdzie potrzeba, żeby zacząć go pisać, to się znajdą pieniądze na to, żeby zapłacić wersję płatną. A może być, mam korzystać z wersji bezpłatnej i też będzie ok, na przykład. Tutaj takie jakieś przeinaczenie wyszło w stosunku pomiędzy tym, co myślałem, a w stosunku do tego, co powiedziałem. Myśli płynęły szybciej niż słowa z aparatu mowy. No. I też właśnie tak sobie pomyślałem wczoraj wieczorem, jak odnośnie poczucia własnej wartości, poczucia samowyceny, że jaką radość potrafi dać głośniczek Bluetooth. A ja to uważałem przez długi czas za luksus. Fakt, może luksusem są głośniki, które kosztują po kilkaset złotych, powyżej 1000, aż super nastawione na brzmienie, ale jak chcę brzmienie, to słucham z czegoś innego, a tak, żeby coś na przykład leciało sobie w tle, po prostu cieszyło, uzupełniało otaczającą przestrzeń, to wcale nie trzeba dużo płacić. Ile radochy jest na przykład w kuchni coś robiąc, czy zamówić muzykę, czy nawet jakąś audycję, podcast, coś z YouTube'a, żeby po prostu wyraźnie, fajnie słyszeć. Ale coś, co dla jednej osoby jest czymś powszednim, normalnym, nagle się okazuje, że dla drugiej osoby to jest luksus. Mimo, że to nie jest nawet jakiś problem wartości pieniężnej, ale nadanie znaczenia luksusu dla na przykład głośnika Bluetooth, który naprawdę można... W tej chwili jest taki wysyp tych urządzeń, że... Często można czy tam w Biedronce, czy w Lidlu, nawet w takich właśnie marketach kupić za parę dziesiąt złotych na dobrej wyprzedaży albo na promocji. Także do przodu. Faktycznie zaraz się biorę chyba za te SMS-y. Zobaczę, co tam w czeluściach pamięci telefonu jeszcze zostało. Ale tak czuję ze środka, że zajmij się tym. No to się zajmę. Do następnego. Bajo.